Przemysław Prabor, Comparik 24 TV. Jesteśmy dziś na kongresie Wellconomy w Toruniu i mam przyjemność porozmawiać teraz z profesorem Henrykiem Skarżyńskim, dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Witam pana serdecznie. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Porozmawiamy oczywiście o temacie pandemii. Czy polski program szczepienia, pana zdaniem, przebiega sprawnie w porównaniu szczególnie do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej? To, że pan o to mnie pyta, już jest potwierdzeniem, że niestety nie przebiega sprawnie i to jest porażka nas wszystkich, i pracowników ochrony zdrowia, i wszystkich innych, którzy mają wpływ. I skoro nie przebiega sprawnie, a to jest jeden z kluczy, nie jedyny, ale jeden z ważnych, żeby opanować nawroty pandemii, żeby skutecznie walczyć z kolejnymi odmianami koronawirusa, to musimy być bardziej restrykcyjni i bardziej konsekwentni. Ktoś się może obrazić, jeżeli będzie mnie słuchał, ale no niestety, no jeżeli dzisiaj młody człowiek nie uświadamia sobie, że stanowi zagrożenie, bo on przeszedł bezobjawowo, nawet jeżeli zachorował, albo w jego otoczeniu nikt nie przypłacił życiem, to nie oznacza, że może zachowywać się beztrosko. Dziś trzeba sięgnąć, że taka osoba nie powinna wejść do teatru, do kina, do samolotu i parę innych miejsc. To będzie oznaczało wymuszenie, ale tak. Tak trzeba. To nie jest czas pokoju, to jest czas wojny z bardzo groźnym przeciwnikiem. I mimo, że mojemu środowisku udało się wygrać wiele bitew i osiągnąć sukcesy, to wojny nie wygraliśmy. Jeżeli nie będziemy zmieniali pewnych postaw, zwłaszcza postaw prozdrowotnych w całym społeczeństwie, to nie może być tak, że jak mnie boli, to ja idę i natychmiast powinienem dostać cudowny lek, cudowną receptę, po dwóch dniach powinienem się świetnie czuć. Nie, dzisiaj to zachowanie prozdrowotne musi być na pierwszym miejscu, bo pandemia pokazała, że prawie wszystko można zatrzymać poza ochroną zdrowia. A zatem pokazała, jak ta ochrona zdrowia zorganizowana może mieć wpływ na całą gospodarkę i na wszystkie sfery naszego życia. A z czego może wynikać taki sceptycyzm wśród Polaków? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, a to jest porażka wychowawcza od szkoły podstawowej, czy nawet od przedszkola. Stąd między innymi my od ponad 20 lat promujemy badania przesiewowe, żeby zmienić nastawienie, żeby wśród pierwszoklasistów zbadać u wszystkich słuch, żeby okuliści zbadali wzrok, kolejni specjaliści sprawdzili, czy jest nadwaga, żeby kształtować te postawy właśnie od tych najmłodszych, a nie, że potem pokazujemy i finansujemy jakiś program i nie ma chętnych na takie badania, na inne badania, ci się wstydzą, ci uważają, że są zdrowi. No to jest porażka, z której trzeba wyciągnąć wnioski i dziś jako środowisko medyczne nie oczekujemy oklasków, tylko oczekujemy wsparcia w tym. To wsparcie musi być materialne, żeby kurczące się kadry chciały zdecydować się na większy wysiłek, ale również wsparcie mentalne w każdym obszarze naszej aktywności społecznej, w tym czasami, nazwijmy to, pewnych restrykcji, jeżeli ktoś nie chce się dostosować, a jednocześnie staje się zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Miałem okazję przyglądać się ostatnio danym dotyczącym wyszczepienia populacji w Wielkiej Brytanii. Tam w grupie wiekowej 60+, ponad 90% Brytyjczyków jest zaszczepionych. Czy w Polsce taki wynik w ogóle jest osiągalny nawet w długim horyzoncie czasowym? Wydawało mi się, że po tym, co przeszliśmy, jak przedstawiciele tej grupy przechodzili infekcję, ilu zmarło, że właściwie wydarzyło się tak dużo, że to nie powinno mieć miejsca, a to ma miejsce. Ja dzisiaj nie wiem, czy to wynika z tego, że pewna grupa początkujących seniorów, czy już osób w wieku senioralnym, których jest coraz więcej, jak w każdym starzejącym się społeczeństwie, nie ma wsparcia, czy ta grupa się izoluje, jest odpychana na niebyt. Tutaj kolejny wniosek z tej pandemii to wsparcie solidarności pokoleniowej, żebyśmy patrzyli na naszych seniorów jako na osoby, które albo wesprzemy i zaktywizujemy ich do pewnej aktywności, oni unikną odosobnienia, izolacji, a w związku z tym będzie im łatwiej
się utrzymać w środowisku współczesnym, będą się czuli przydatni, a często też faktycznie będziemy mogli wykorzystać ich wiedzę i umiejętności. Czy zagraża nam kolejna fala pandemii jesienią, jeśli ten program szczepień nie będzie przebiegał właśnie dosyć sprawnie? No, ci, którzy analizują nowe zachorowania w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, już nie mówiąc o Indiach, potwierdzają, że tak będzie. Czy to będzie miało miejsce pod koniec września, czy w październiku, trudno powiedzieć, ale niewątpliwie, kiedy przemieszamy się w okresie urlopowym, a wszyscy o tym, czy prawie wszyscy marzą, żeby być w tych miejscach i w innych, to się z tym możemy zdarzyć. Pytanie, jaka będzie kolejna mutacja wirusa, jak będzie zjadliwy, czy to będzie coś, co będzie przypominało już tylko zwykłą grypę, chociaż ta zwykła grypa bardzo często nie była zwykłą grypą, ale przyczyną wielu zgonów. Tutaj też musimy być bardzo ostrożni w obwieszczaniu, że panujemy nad sytuacją, bo tak nie może być. Profesor Henryk Skarżyński był dzisiaj moim Państwa gościem. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia.